Panie Andrzeju, chciałbym zapytać o tą rolę. Czy ciężko się było utożsamić z rolą księdza, który jest nietypowym księdzem tak naprawdę, bo on szedł na przekór wszystkiemu przez całe życie? Wie pan, ja jestem aktorem pracującym w moim zawodzie od 50 lat i pracowałem, pracuję i mam nadzieję, że będę pracował nad różnymi rolami, różnych ludzi żyjących, w przeszłości, obecnie, nad rolami postaci napisanych przez, mam nadzieję, wielkich autorów, jak Szekspir, Mrożek czy Różewicz. Także dla mnie to jest po prostu chleb codzienny. Natomiast oczywiście praca nad rolą taką, jak rola księdza Ziei. Właśnie, czy mówić rola, czy nad postacią, czy, ja nie wiem, jak to nawet nazywać. No chyba postać, no bo to no była właśnie, postać. No właśnie, żyjąca kiedyś. Tak, prawda? Tak. Wymaga po prostu takiego, znaczy pozwala, inaczej można, pozwala na zdokumentowanie. Na przykład trudno mi zdokumentować rolę Hamleta. Nie mam zdjęć, nie mam nagrań wideo, nie wiem, prawda, no nie. Natomiast Zieja tak. Czy ja imituję, naśladuję? No jednak nie, prawda? Potrafiłem kiedyś naśladować księdza prymasa Wyszyńskiego, kiedy przygotowywałem się do grania roli, tej jego roli, postaci. I uznaliśmy z reżyserem, z kolegami, że to nie ma sensu po prostu. Więc tutaj nie. Tu Zieja mnie po prostu inspirował. Inspirował. Czy myśli pan, że ten film wywoła jakąś dyskusję na temat... Wie pan, gdybym znał przyszłość, to bym się podzielił przede wszystkim z moją rodziną, wie pan, na ten temat. Nie wiem, mam nadzieję. Myślę, że to ważny film. Ważne jest to, co dzisiaj powiedział przed projekcją premierową reżyser Robert Gliński, że to nie jest film rozrywkowy, tylko film, który jest zrobiony tak, żeby zmuszać do myślenia, żeby prowokować do myślenia, żeby zachęcać do myślenia, prawda? I mnie się wydaje, że tak jest. To teraz zapytam pana o 2020 rok. Tak. Dużo się u pana będzie jeszcze działo? Czy ma pan już plany? Czy już są takie informacje, którymi może pan się z nami podzielić? Właśnie. Więc tak. Jedną informacją mogę się podzielić, to znaczy będę grał w filmie Janka Matuszyńskiego, żeby nie było śladów. Drugą nie bardzo. No, jest mi niezręczny, bo to tak kokieteryjnie wygląda. Ja mam kilka projektów, o których nie mogę mówić, ale są dość poważne.